Stara epicka legenda o wojowniku smoka jest spowita w tajemnice i legendarne nauki kung fu wywodzące się od najlepszych mistrzów sprzed wieków. Jest jedyną legendą, w której zupa z kluskami odgrywa kluczową rolę. Mimo wszystko wojownik smoka ciągle wątpi we wszechświat, w proroctwo, nawet w samego siebie, kiedy stanął przed największym wyzwaniem. Oddaj mi zwój. Wojownik smoka zabrał zwój. Teraz jest pewnie gdzieś w Chinach. Nigdy nie dostaniesz tego zwoju, Tai Lung. Hej! Nigdy. Schody. Po. A co ty robisz? Niech leci! Kim jesteś? Czy ja nie... Stary, jestem wojownikiem smoka. Ty? O? To panda. I co ty mi zrobisz, misiaczku? Zjesz mnie? Nie kuś mnie. A, i tak tego użyję. Gratulacje! Odnalazłeś rzadką monetę. Otwiera dodatkowe opcje w menu specjalnym. Pokonaj Tai Lunga i jego podopiecznych. Pokonaj Tai Lunga i jego podopiecznych. Ah!
Nie fair! Nie możesz tak wpadać i zwijać cudzych papierów! Nareszcie. Nareszcie. Mój los w moich rękach. Prawda? Co? Potężna moc nie bierze się z kartki papieru. Pochodzi z wnętrza. Nie pokonasz mnie! Jesteś tylko grubą pandą! Nie jestem grubą pandą! Jestem tą grubą pandą! Gratulacje! Opanowałeś technikę żelaznego brzucha. Użyj jej przeciwko Tailungowi. Yeah!
A ten to prawie poczułem. Gratulacje. Chwyt palca Łusi. Znasz ten chwyt. A zatem wiesz także, że najtrudniejsze jest posprzątanie po nim. Szifu nie nauczył cię tego chwytu. Masz rację. Sam na to już wpadłem. Skidusz! Wojownik Smoka ostatecznie znalazł właściwą drogę, gdy zwrócił się we właściwym kierunku. Spojrzał w głąb siebie. Nawet Piątka widziała zmianę. Bohater nie był jedynym, który odnalazł swoją drogę. Mistrz Shifu był teraz w jedności z wszechświatem, medytując lub drzemiąc lub w dowolnym innym stanie. Mistrz Shifu wyglądał na szczęśliwego. Trochę to straszne, ale skoro Tai Lung był pokonany, a w wiosce panował pokój, wojownik Smoka mógł dołączyć do mistrza w jego medytacji. Niektórzy mówią, że osiągnął tej nocy spokój. Inni, że zrozumiał swoje przeznaczenie i posiadł całą moc. Ale wszyscy są zgodni, że przeszedł znaczną przemianę. Na szczęście zmienił swoje ubranie. Tak, to super, ale to nie był koniec przygód. Było zło do naprawienia, niewinni do ocalenia, tyłki do skopania. Prawdziwy raj dla legendy. Ale to inna historia.